A jeszcze wracając do pierwszego spotkania z władcą, jak odebrałeś władcę? Jak według ciebie różnica między internetem a tym w rzeczywistości? No w internecie takim jest też moc duża, jest szacunek dla mnie, ale na żywo jest widać moc tam, no takie coś wyższego, coś jakby był nie z tej planety, ja to mówię. Wszyscy tak jakby słuchają go, nikt na nikogo nie krzyczy, jest łagodny, ale jest, widać, że jest coś w nim więcej niż normalnym człowieku jakimkolwiek tutaj na tej planecie. Nie? A co, pomimo tego, że władca ma takie umiejętności, takie talenty, umie obsługiwać się magią, to nie wywyższa się chyba nie, jakoś, nie, co? Nie, nie, nic specjalnie. Bym nie powiedział, że ktoś taki może tak posiadać tak dużo umiejętności. Przede wszystkim muzyka, no to jest mistrzostwo świata na najwyższym poziomie. Nikt nie nagrał tyle melodii i tak pięknych jak władca, nie? A jak według ciebie władca zarządza grupą? Byłeś świadkiem na ogrodzie? No widać, no to wszyscy chodzą jak... Jest hierarchia, każdy wie, komu wydać rozkaz, co ma być zrobione dokładnie. Nikt się tam nie spieszy, nikt nie lata, wszystko grzecznie, miło. Masz miło się pracuje. Hej, hej, witajcie! Ekipa transportowa właśnie hej, hej. Jest w akcji. Garuda. Garuda pierwszy raz. Pierwszy raz ciężko, na tym ogrodzie. A powiedz, jesteś tutaj już 3-4 dni. I jakie zmiany świadomości w tobie zaszły? Widzę różnicę między tym światem tutaj, takim, a no, światem cmentarnym na zewnątrz. Jakie właśnie są te różnice tutaj? Widać, to mówię, że tu jest, nie ma żadnej pogoni, wszystko taki spokój jest. Taki spokój tu doznałem, ciszę. A tam wszędzie trzeba gonić za wszystkim, nie? Za takim zapłatą, za taką opłatą, czy przez wszystko trzeba płacić. I coraz więcej trzeba pracować i ciągle stres. Tak, non-stop stres. Taki. Wszystko na pieniądze jest oparte. Tylko, no, non-stop i podwyżki, i zmiany, i podatki, i w kółko to samo, i ciągle to samo. I coraz większe kołowrotki i końca nie widać tego. Nie? A tutaj na czym według ciebie u nas życie się opiera? Głównie na spokojnej pracy. I dbanie jeden o drugiego, o dobre relacje przede wszystkim, to jest ważne. No takie podstawowe rzeczy, które nam i można zarastać tutaj, bo tu można, jest wtedy można z kimś porozmawiać, bo w świecie cmentarnym nawet nie miałem z kim słowa zamienić na taki temat. A tutaj mam jedną grupę i mogę wymieniać się różnymi poglądami i nikt nikogo nie krytykuje za swoje poglądy. Że ktoś wie, że płasko, że ktoś mówi, że jest ziemia płaska, to wszyscy wiedzą, że jest płaska i nikim w dyskusję nie wchodzi w takie. Tak, tak. Albo się nie wyśmiewa z tego, nie? Tak, tak. Mamy te same poglądy. Wszystko jest zgodne, to jest wyższy poziom i wszyscy się ze sobą zgadzają. Tak. Tu nie ma prawa na niezgodność, bo niezgodność to w świecie cmentarnym. Tak jest. Każdy tam ma jakieś swoją religię, tak, swoje tak. Poglądy, swoje myśli. I o wszystko się kłócą i o wszystko... Każdy wie najlepiej. Tak, tak, tak. A u nas wiemy, że u nas władca wie najlepiej. Myślę. Tak, wszystkie rady władca tylko zatwierdzi, że to jest prawdziwe, to wszyscy przydakną, że jest. Tak, i nie ma dyskusji. Potrafi to udowodnić i uwzględnić, i pokazać jak to wygląda w życiu, tak. Nie? Wytłumaczy się. Władca nas nie przekonuje na siłę, tylko władca używa logicznych argumentów. Tak, i tak. Jeżeli chcesz, to się z tym zgodzisz. Jeżeli nie chcesz, to nie musisz tutaj być. Od 5 lat oglądam, że tu jeszcze nie znalazłem, nie miałbym czym podważyć jego słów, bo wszystko tu jest zgodne, tak jak należy. To, co on mówi, to wszystko się zgadza. A jak muzyka władcy, bo wspomniałeś o muzyce właśnie? No mówię, że to jest mistrzostwo świata. Nie znam, tylko nie słyszałem nigdzie, nigdy takiej muzyki w tak dużej ilości i tak ładnej. A masz jakieś swoje ulubione utwory? Ogólnie to wszystkie. Nawet te od początku, te bardzo ładne były, one tak stopniowo się polepszały, ulepszały, zmieniały. One zawsze były ładne na danym etapie. A te ostatnie, jakieś tam z ostatnich tam 2-3 miesięcy, to już w ogóle jest mistrzostwo świata tam. Takie bardziej rozbudowane. Rozbudowane, no. Bardzo mam więcej umiejętności technicznych, to może te utwory takie trudniejsze grać. Tak, bardzo, bardzo super. No naprawdę ostatnio słuchałem sobie jakiś tam utwór Oczyszczanie. To też to jakieś paranormalu doznałem, że zamkniętymi oczami, przy tej muzyce, przy cichym słuchaniu. Tak by przez mózg iskry przeskakiwały po głowie, takie oczyszczanie elektryczne jakieś doznałem. I to dosłownie czułem to wszystko i widziałem, nie? Tak, bo ta muzyka leczy duszę w sumie. To jest niesamowite. To trzeba wejść w ten trans i posłuchać takiej, to jest coś niesamowitego. Tak.
i pokarm, wyższe emocje. I można tego słuchać non stop i to się nie nudzi, nigdy, nigdy się nie męczy, zawsze człowiek jest wypoczęty przy tym. Tak, ja też coś takiego mam, że jeden utwór to mogę słuchać już chyba przez tydzień słucham cały czas innego utworu. Tak, tak.